wymarzyła mi się taka sytuacja, w której pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spotykają się z przedsiębiorcami i nie jest to kontrola. Początkowo miało to być skromne seminarium, na które zaprosimy przedsiębiorców i pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby rozważyli kilka abstrakcyjnych kazusów, takich, które spędzają sens powiek obu stronom. Pod wpływem tego, co aktualnie od pół roku dzieje się w Parlamencie Europejskim, tematyka tej konferencji bardzo mocno skręciła w stronę właśnie dyrektywy wdrożeniowej. Umówiliśmy się, że wszystkich referentów zaprosimy tutaj od razu. Pierwszy dzień konferencji nazwaliśmy Dniem Politycznym. W tym dniu wszystkie środowiska, które są zaangażowane w ten proces egzekwowania, stosowania i pracy nad nową dyrektywą związaną z delegowaniem pracowników, wspólnie ze sobą rozmawiali na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą nowa dyrektywa wdrożeniowa. Kwestia barier administracyjnych, konieczności zatrudniania pracownika z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Nie jesteśmy w stanie nawet sobie tego wyobrazić. Ja w mojej branży, w branży opieki, ja nie wiem, jakie kontrakty jutro, pojutrze, za 2 dni będę miał nowe zawarte. Nie wiem, kiedy będę musiał pracownika wysłać. Pojawiają się takie zapisy, które wymuszają na pracodawcy zapewnienie osoby do kontaktu, osoby, która będzie uprawniona do podpisywania układów zbiorowych, a więc musiałby być to co najmniej prawnik, osoby, która będzie przez cały czas na miejscu dostępna i osoby, która po kontrakcie przez 2 lata będzie dostępna na miejscu delegowania. Czyli to niesamowicie podnosi koszty. To jest lek, który jest bardziej niebezpieczny niż sama choroba. W ramach przeciwdziałania patologiom proponuje się bardzo silny, wieloskładnikowy lek, który tak naprawdę nie gwarantuje, że sam pacjent przeżyje taką kurację. To jest dla nas najbardziej istotne, żeby stworzyć takie warunki i takie przepisy, które będą zachowywały balans. Te przykłady i te konsekwencje, te informacje o tych konsekwencjach są dla mnie bardzo potrzebne, bym mogła z moimi kolegami z Europy Zachodniej je przedstawiać i pokazywać. I pokazywać, że musimy wszyscy dbać o to, żeby dokument, który wyjdzie z Parlamentu Europejskiego, był dobrym dokumentem. Każdorazowo pytając ekonomistę, który szuka instrumentów, mechanizmów, żebyśmy jak najprędzej wyszli z kryzysu, pytając go o to, co powinniśmy zrobić na rynku pracy, żeby z tego kryzysu wyjść prędzej, mówi przede wszystkim zwiększyć mobilność. Delegowanie pracowników to jest jeden z elementów mobilności. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że badania wskazują, że w całej Unii Europejskiej w tej chwili brakuje około 4 milionów pracowników, to delegowanie pracowników jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Niestety dzisiaj się nie patrzy w tych kategoriach. Dzisiaj bardzo mocne związki europejskie głoszą bardzo populistyczne hasła, że delegowanie to jest social dumping. Pracownik, który jest delegowany, to jest taki pracownik, który jest wysłany przez przedsiębiorstwo z jednego państwa do wykonywania pracy na teren innego państwa członkowskiego. Jest duża świadomość wśród naszych klientów. W końcu jesteśmy już ponad 8 lat w Unii Europejskiej. Te przepisy owszem się zmieniają, ale ta praktyka wykonywania pracy, zatrudniania pracowników po to, żeby wykonywali pracę za granicą, ona istnieje od wielu, wielu lat. Także co ich czeka, czy też jakie właśnie prawo powinno być zastosowane, to jak najbardziej są świadomi nasi klienci. To, co udało się na tej konferencji zrealizować, również dzięki bardzo dużej ilości czasu, jaki poświęciliśmy na dyskusję, a nie tylko na prelekcje, to jest stworzenie pewnej platformy do wymiany doświadczeń, którą być może, mam nadzieję, uczestnicy
zechcą używać dla swoich celów. Podobało mi się to, że tyle osób chciało z sali brać w niej udział, bo to też dowodzi, że temat jest interesujący. Najważniejszy wniosek z tej konferencji jest to, że dość jednolity głos, jeżeli chodzi o to zainteresowane osoby i to, jakie działania są podejmowane na forum unijnym, ażeby zabezpieczyć interesy polskich przedsiębiorców, żeby ta swoboda świadczenia usług dalej miała miejsce, przy oczywiście pełnym zabezpieczeniu interesów pracowników. W ramach gali została wręczona statuetka Labor Mobilis 2013 dla osoby, która przez kapitułę została uznana za osobę, która w największym stopniu w zeszłym roku przyczyniła się do promocji mobilności pracy. Także została oficjalnie przedstawiona inicjatywa mobilności pracy, która jest stowarzyszeniem, którego celem jest nawiązanie dialogu pomiędzy właśnie różnymi środowiskami, które do tej pory w ogóle ze sobą nie współpracowały. Dzięki inicjatywie mobilności pracy, mam nadzieję, zjednoczymy się, bo nie mamy tak silnej reprezentacji w Brukseli, jaką mają na przykład związki zawodowe, ale jeżeli będziemy mówić jednym głosem, wystąpimy jako inicjatywa ludzi związanych z rynkiem transgranicznego świadczenia usług i będziemy reprezentowali dziesiątki tysięcy pracowników, tysiące polskich przedsiębiorców, to z tym głosem może ktoś się będzie liczył, może będą chcieli nas słuchać.